Już idę. I nagram w międzyczasie. No. Daj mi minutkę. Pół minuty. Сейчас пойдем домой. Not petty, but I mean, in small money, you just want something, you pray for it, and because you want it, God provides. Do góry. Nic nie jest wyciszone. Raz. Przyjaciele, ja tak na sekundę chcę wam coś powiedzieć o sobie. My tutaj dzisiaj głosimy Ewangelię, nazywamy się Kościół Mocy. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest prawdziwy, Bóg jest realny. I jest takie słowo, które mówi, ja Pan Twój lekarz. Ja Pan Twój lekarz. Jest też słowo, które mówi, że w ranach i sińcach Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem, wychowałam się w domu w takim bardzo dysfunkcyjnym. I kiedyś sobie żartowałam, że ja z tego domu wyniosłam w posagu wiele traum. Byłam naprawdę straumowana, jeśli tak to można określić. Ale doświadczyłam realności tego słowa. Ja Pan Twój lekarz. Ja doświadczyłam realnego uzdrowienia mojej duszy z traum. I dzisiaj nie wspominam już tych rzeczy. Jeśli o nich mówię, to tylko mówię jako świadectwo. Ale dzisiaj one są dla mnie czymś odległym. I kiedyś pewna osoba mi powiedziała, przyjdź do Boga z tymi rzeczami. Tylko poproś, żeby Duch Święty Cię wskazał, bo Cię diabeł zasypie. I wiesz, ja miałam tyle traum, że myślałam, że gdybym miała to wszystko opisywać, to powstałyby z tego tomy, powstałoby kilka tomów. Ale ja dzisiaj jestem dowodem na to, że Bóg uzdrawia, że On powiedział, ja Pan Twój lekarz. To tak się stało u mnie. On mnie uzdrowił. Przez wiele lat miałam lęki. I te lęki dotyczyły ciemności. Ja bardzo bałam się być sama w domu przez wiele lat. Ja nie byłam w stanie sama mieszkać. I kiedy moi domownicy wyjeżdżali z domu na weekend czy na jakiś dłuższy czas, to ja wiedziałam, że kiedy przyjdzie godzina 20, wtedy kiedy zaczyna się ściemniać, to ja zacznę się bać. I opanowywał mnie w pewnym sensie taki paraliż, że naprawdę ja się bałam. Bałam się, że coś mi wyjdzie zza rogu, że jakąś postać zobaczę, że coś usłyszę. I ludzie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że tak z wierzchu to wszyscy fajnie wyglądamy, ale prawda jest taka, że co druga rodzina w naszym kraju jest dysfunkcyjna, że co jeden człowiek, tak naprawdę każdy jest poraniony i każdy z was ma jakieś traumy, czy to z dzieciństwa. Doświadczyłeś czegoś takiego przykrego ze strony swoich rówieśników, ze strony rodziców, może ze strony rodzeństwa, może od jakiegoś sąsiada doświadczyłeś. Jest bardzo wielu poranionych ludzi, tylko się o tym, przyjaciele, nie mówi. I często ludzie chodzą do pracy, dorośli ludzie, pokrzywdzeni, jako małe dzieci, chodzicie z tymi traumami, a ja chcę wam powiedzieć, że Bóg uzdrawia. Bo ja tego uzdrowienia doświadczyłam, bo ja doświadczyłam uzdrowienia duszy. I kiedyś ja myślałam, że to jest jakiś tam sobie taki slogan, że to jest takie nieprawdziwe, że może tylko psycholog coś takiego potrafi zrobić. Ale ja dzisiaj wam mówię o żywym Bogu, o realnym Bogu, który jak powiedział, że ja Pan Twój lekarz, to On leczy duszę. I jeżeli jesteś taki, jeżeli się przyznajesz i potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź, ja się od Ciebie pomodlę, bo ja z tych traum wyszłam, bo ja traum moich już nie wspominam, bo mój Bóg, Jezus Chrystus mnie uzdrowił, takiego żywego Boga poznałam. Nie chcę Ci mówić o Bogu na krzyżyku, nie o takim Bogu Ci mówię, ale o Bogu, który mnie uzdrowił, który uzdrowił moją duszę. I wielu z was może się teraz śmiać, ale jak sobie spojrzysz głęboko w swoją duszę, to zobaczysz, że tam jest dużo ran, że bardzo zostałeś poraniony,
że zostałeś może przez kogoś w jakiś sposób zdradzony, że komuś zaufałeś, a potem ktoś cię zranił. Może doświadczyłeś traum takich, nie wiem, psychicznych, może fizycznie czegoś przykrego doświadczyłeś. Chcę ci powiedzieć, że Bóg uzdrawia, że to słowo, które mówi, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie, to jest prawdziwe. Ono jest prawdziwe i ono jest realne. Jeżeli potrzebujesz, jeżeli chcesz, to przyjdź, ja się o ciebie pomodlę. Jeżeli masz lęki, tak jak ja miałam, a bardzo długo miałam, bo do 30 któregoś roku życia ja bałam się ciemności. Bałam się ciemności, ludzie, ja bałam się iść do toalety na siku. Ja bałam się. Bałam się. Ja wiem, że masa ludzi, że masa kobiet, że masa mężczyzn ma takie lęki, tylko one są gdzieś ukryte. Na pewno o nich nie mówisz tak głośno, tak na ulicy, ale ja dzisiaj ci mówię o tym odważnie, bo ja poznałam Jezusa. Ja poznałam tego, który powiedział: ja Pan twój lekarz, ja uzdrawiam duszę, ja uzdrawiam ciało. Taki jest Bóg. Bóg uzdrawia. Ale przez kogo dzisiaj uzdrawia? Przyjaciele, przez takich jak ja, przez takich jak moi przyjaciele, przez tych, którzy realnie doświadczyli zmartwychwstania, przez tych, którzy osobiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Dlatego śmiało mogę powiedzieć: ja Pan twój lekarz, ja dzisiaj mogę się o ciebie pomodlić i zostaniesz uzdrowiony. Jeśli masz lęki, to przyjdź. Przyjdź, nie chodź z lękami. Jeżeli masz coś, co cię w jakiś sposób zniewala, przyjdź, pomodlę się o ciebie, będziesz wolny. Będziesz wolny i będziesz zdrowy, bo mówię ci o Bogu realnym, mówię ci o Bogu prawdziwym, bo doświadczyłam uzdrowienia duszy. Doświadczyłam realnie uzdrowienia. I werset, który mówi: ja Pan twój lekarz, on jest prawdziwy, on jest dla mnie dzisiaj żywy. Jeżeli potrzebujesz, to przyjdź. To przyjdź. Bo każdy z was coś ma. Bo co druga rodzina, jak nie każda, jest dysfunkcyjna w tym kraju. I każdy człowiek został zraniony. Nie ma ani jednego zdrowego. Nie ma ani jednego zdrowego. I nie obarczaj tym wszystkim Boga. Bo to nie Bóg jest źródłem twoich przykrości i twojego nieszczęścia. Nie pytaj: Boże, gdzie byłeś, jak mi się działa krzywda? Bo On był na krzyżu. Przyjdź po swoje uzdrowienie, przyjdź po swoje uwolnienie. Ja doświadczyłam i śmiało mogę powiedzieć: Pan mój lekarz, bo Pan uzdrowił moją duszę. Pan uzdrowił moją duszę. Jestem dzisiaj wolna, nie boję się ciemności. Nie boję się ciemności, nie boję się robaków, nie boję się pająków. I nie wstydzę się mówić o tym, bo wiem, że potrzebujecie, że bardzo potrzebujecie miłości, że macie poranione dusze. Wiem o tym, że tak jest. Przyjdź, a pomodlę się o ciebie. Będziesz wolny, będziesz zdrowy. Rena Martin.